Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo, bardzo serdecznie na webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej. Świętowanie wcale nie jest łatwe. Jak zorganizować się z klasą? Mamy nadzieję, że przyciągnął Państwa tytuł, który jest może troszeczkę przewrotny. Ale skoro dzisiaj o świętowaniu, to zachęcamy bardzo, bardzo mocno do tego, żeby osadzić się i zastanowić, jak Państwo mogą z nami świętować dzisiaj, świętować ten wieczór, świętować to, że jesteśmy razem. Ten nasz kontekst tutaj taki właśnie online'owy pozwala nam jednocześnie na świętowanie w pewien sposób wspólne, bo jesteśmy tutaj razem w tej wirtualnej przestrzeni, ale także na takie zindywidualizowanie, że mogą Państwo w tej chwili tak, jak tylko chcecie, tak, jak tylko jest to dla Was wspierające, w pewien sposób ten czas świętować, bo być może jesteśmy gotowi świętować wszystko, chociażby to, że jesteśmy, że żyjemy, że właśnie kończy się kolejny dzień, który w taki bądź inny sposób przeżyliśmy. Ja się nazywam Emilia Kędziorek i reprezentuję tutaj Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jestem koordynatorką projektu Wychowanie to Podstawa. Zajmuję się przede wszystkim działaniami skierowanymi do wychowawców. Mam też za sobą nauczycielskie doświadczenie. I dlatego cieszy mnie, że możemy tutaj z Państwem być i rozmawiać o świętowaniu w szkole, a nie właśnie gdzie indziej. Jesteśmy tutaj, możemy tutaj być razem dzięki pieniądzom pozyskanym z inicjatywy finansowanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy norweskich EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. I jesteśmy tutaj w gościnnych progach Centrum Edukacji Obywatelskiej, największej w tej chwili edukacyjnej organizacji pozarządowej w Polsce, z której pomocy, z której wsparcia korzysta co roku około 40 tysięcy nauczycieli i dyrektorów z około 10 tysięcy szkół. Mogą Państwo spotkać się z nami nie tylko na webinariach, w których docieramy na pewno do najszerszej grupy osób, ale także korzystając z naszych szkoleń dla rad pedagogicznych, z projektów edukacyjnych, które w większości są darmowe, a także chociażby korzystając z inspiracji na naszym blogu czy na naszym Facebooku czy innych social mediach. Dobry wieczór, dobry wieczór. Oczywiście można się także przywitać i w ten sposób tutaj świętować to wspólne bycie. Zachęcamy także do tego, żeby kiedy już Państwo tak będą świętować wolne być może chwilę, skorzystać z naszych podcastów. Rozmowy z ciałem pedagogicznym znajdą je Państwo chociażby na Spotify'u, ale można też znaleźć nagrania na YouTube. Ostatni odcinek, ostatni z pięciu, jest to rozmowa z Joanną Szelugą, Tak mi się nie chce. Myślę, że to może być taki temat, w którym wielu z nas się odnajdzie teraz w tym trudnym grudniowym czasie. Trudnym, bo i mało światła, bo i dużo pracy, zarówno w domu, jak i w szkole. Więc być może będą się Państwo mogli przejrzeć właśnie w tym zwierciadle Nie chce mi się i usłyszą Państwo być może coś wspierającego dla siebie, że to zupełnie naturalne, że czasem tej motywacji może być mniej. Zachęcamy także do interakcji na czacie, do zadawania pytań, do komentowania tego, co Państwo słyszą i co Państwo widzą. Wszystkie osoby, które się zarejestrowały na to webinarium, jutro otrzymają zaświadczenia, znaczy znajdą swoje zaświadczenia w zakładce Moje aktywności w serwisie zapisy.co.org.pl. Także prosimy o cierpliwość, zaświadczenia będą. Tylko trzeba ten jeden dzień odczekać i wszystko będzie na swoim miejscu. Dzisiaj ze mną w tej wirtualnej przestrzeni są Agnieszka Krupsińska-Pietrzak. Agnieszka jest
nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, ale oprócz tego od września tego roku szkolnego jest dyrektorką szkoły podstawowej w Ząbkach. Agnieszko, czy coś byś chciała dodać do tego przedstawienia? Oczywiście, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak powiedziała Emilka, ja pierwszoplanowo jestem jeszcze cały czas mocno zakorzeniona w edukacji wczesnoszkolnej. Daje mi to świeże spojrzenie na dyrektorowanie, na modelowanie też pracy, teraz już z gronem pedagogicznym. A moją pasją, jeśli mogę tak nazwać, jest właśnie praca z uczniami głęboko zakorzeniona w ocenianiu kształtującym. Także witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będzie to bardzo dobry czas spędzony tutaj wspólnie, że Państwo dużo wyczerpiecie z naszego świętowania wspólnego. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Drugim prelegentem jest nauczyciel przedmiotów science w szkole podstawowej w Dąbrówce. Myślę, że Tomasza pasją jest przyroda. Nie tylko przyroda, ale także ekologia. W tym roku poznaliśmy się z Tomaszem, ponieważ był nominowany do nagrody imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata i spotkaliśmy się podczas gali. Tomaszu, czy chciałbyś coś dodać do tego przedstawienia, co dla Ciebie jest ważne? Dobry wieczór. Ja tylko wyjaśnię może, zanim przejdziemy do tematu głównego, że przedmioty science zawsze niepokoją nauczycieli. No przecież nie ma takiego przedmiotu w podstawie programowej, w prawie polskim. No ale tu chodzi o grupę przedmiotów przyrodniczych, której uczę, a dlatego science, ponieważ bardzo często przenosimy się na naszych lekcjach do świata portugalskiej szkoły, do świata tureckiej szkoły, chorwackiej szkoły i wspólnie realizujemy projekty przyrodnicze, a tam w placówkach oświatowych istnieje przedmiot jak science lub tłumaczenie science. No i tak już też się w mojej szkole przyjęło, że jestem panem od przyrody. Dzięki. I jest z nami Maciej Wojdyna, nauczyciel języka polskiego w liceum i w technikum, ale także pedagog z wykształcenia. Maciek ukończył także studium psychoterapii zorientowanej na proces oraz szkołę trenerską i jest jedynym naszym prelegentem, właśnie sobie to uświadomiłam, który już występował w naszych webinariach. Maćku, czy... Właśnie, ty nawet napisałeś, co jest dla ciebie ważne. Dla ciebie ważna jest edukacja głębi. Tak, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór moim współprelegentom i ciebie, Milko, witam. Propagator edukacji głębi, tak postanowiłem się dzisiaj przedstawić. Dlatego też będę z pewnego rodzaju głębokiej refleksji będę się wynurzał i będę patrzył, szczególnie przyglądając się szkołom ponadpodstawowym, ale nie tylko, temu kontekstowi świętowania. Dość skrupulatnie przygotowałem się dzisiaj do naszego spotkania, także będę w polifonii, wielogłosie, bo będę mówił swoim głosem, ale także głosem uczniów, których prosiłem o wypowiedzi w tym temacie. Dobry wieczór jeszcze raz Państwu. Ja się cieszę, że wszyscy powiedzieliście, co jest dla Was ważne. Agnieszka zaczęła, ja potem to pociągnęłam, ponieważ kiedy rozmawiamy o świętowaniu, to właśnie świętujemy to, co jest dla nas ważne. I myślę, że trudno będzie nie mówić nam o wartościach, rozmawiając o świętowaniu w szkole. Powiedziałam, że ten tytuł jest troszeczkę przewrotny, że no co za problem, tak co roku świętujemy. Spotykamy się teraz w kontekście Świąt Bożego Narodzenia, pewnie w większości szkół postawione są choinki, zakupione mandarynki, a specjalnie te mandarynki wyciągnę, bośmy tutaj rozmawiali sobie o nich przed rozpoczęciem webinarium. Bombki powieszone i teraz jest kwestia tylko tego, czy przynieść coś na słodko, czy przynieść coś na słono, ewentualnie na nasze klasowe wigilie. Ale chcemy zaprosić Państwa i zaprosić siebie także do rozmowy na temat świętowania szerzej, w takim kontekście właśnie, czy wiemy tak naprawdę, skoro o tej głębi mamy rozmawiać, co my świętujemy w szkole i dlaczego to robimy.
Żebyśmy się zastanowili wspólnie nad funkcją świętowania. To tak brzmi antropologicznie, ale będziemy to robili na miękko, bo przecież dzisiaj jest ten dzień świętowania, wieczór świętowania. I podamy pewne przykłady, co i jak świętować z klasą, jak zrobić ten pierwszy krok, żeby może troszeczkę przesunąć swoje myślenie o świętowaniu, a może troszeczkę ułatwić te sytuacje, które są dla nas trudne. No właśnie, bo jak tutaj wyjść z tej pułapki pewnych rutyn, które też są ważne, bo rutyny dają nam poczucie bezpieczeństwa, a w grupie to jest mega ważne, w kierunku rytuałów takich, które są postrzegane pozytywnie, czyli takie, za którymi kryją się pewne sensy. Ja jeszcze się będę bawić tymi słowami na pewno, ale najpierw chciałabym właśnie wrzucić moim prelegentom takie pytanie, ale także i dać Państwu tutaj obecnym z nami pod refleksję to pytanie. Co my właściwie w tej szkole świętujemy? Co Państwo świętują ze swoimi uczniami? Możecie Państwo też pisać na czacie jak najbardziej. Zróbmy sobie tutaj taki festiwal świętowania. Tomaszu, jakbyś odpowiedział na to pytanie, co się u Ciebie świętuje? No, u mnie w szkole na pewno świętuje się i na lekcjach, tak praktycznie, świętuje się nie od święta. To znaczy, nie musi być to zaraz Dzień Patrona, nie musi być to właśnie Wielkanoc, Boże Narodzenie, czy jakikolwiek inny Dzień Strażaka, żeby świętować. Świętujemy przede wszystkim to, że jesteśmy wspólni i realizujemy pewną pracę. To znaczy, my świętujemy rozpoczęcie projektu, celebrujemy jego trwanie i zakończenie. No właśnie teraz jesteśmy w takiej końcowej fazie jednego z projektów. Jutro mamy telekonferencję podsumowującą. Uczniowie mają troszeczkę inny tok lekcji. Rozmawiają w języku angielskim na biologii i poznają kulturę przy okazji naszych uczniów, także w tym kontekście Świąt Bożego Narodzenia, bo tak to zaplanowaliśmy jako nauczyciele. No ale wróćmy do początku. Jak to się dzieje, że chcemy świętować koniec i że uczniowie rzeczywiście chcą świętować, że chcą realizować te konferencje, że chcą nagrać filmik świąteczny z uczniami partnerskimi, ze szkół partnerskich? No przede wszystkim pod koniec każdego projektu, i to teraz też się dzieje, pytam uczniów o to, jaki projekt chcieliby realizować, to znaczy o jakim temacie. No ja już wtedy daję im informację, że halo, bądźmy współodpowiedzialni za to nasze wspólne przedsięwzięcie. No i takie pytania zadajemy w kilku krajach, w kilku pokojach nauczycielskich, kilku krajów, no i później wybieramy wspólnie ten temat, który wskazała największa liczba czy grupa uczniów. No i w ten sposób wraz z pierwszym dzwonkiem, z rozpoczęciem roku szkolnego ogłaszamy, co nas czeka, cieszymy się z tego, robimy sobie zdjęcia, przygotowujemy gazetę projektową i wszelkie informacje na ten temat, po czym realizujemy nasze działanie, omawiamy je, ewaluujemy. No i zmierzamy ku końcowi od samego początku. Oczywiście to nie jest wszystko sztywnie zaplanowane, bo żadnego projektu w 100% nie da się zaplanować, bo kreatywność uczniów tutaj jest bardzo ważna, istotna, żeby zwracać na nią uwagę właśnie przy realizacji projektu, bo nigdy nie wiemy, co się zdarzy. Te nasze projekty jednak najczęściej dotykają aspektów prośrodowiskowych i edukacji klimatycznej, która jest nam niezwykle ważna. No i tutaj pożar buszu w Australii, czy jakiś problem z powodzią w innym zakątku świata albo w danym państwie szkoły partnerskiej, to zaraz my mamy akcję i reakcję, tak? Jest rozmowa o tym, także pewna rzecz się po prostu w projekcie musi być elastyczna, musi być na to po prostu przestrzeń. I tę elastyczność też trzeba świętować i pozwolić uczniom na to, żeby oni wybierali ten projekt, ten moduł i żeby byli odpowiedzialni za jego realizację, a następnie później omówienie. Takim dobrym przykładem jednym, już zmierzam do końca, jest to, że takim stałym naszym projektem, który realizujemy, a który jest świętem, jednodniowym świętem szkoły, właściwie w tych naszych wszystkich szkołach partnerskich, to jest The Blue Planet Day. The Blue Planet Day to jest odpowiedź na młodzieżowy strajk klimatyczny. Młodzież wyszła na ulicę, rozpoczęła protest, domagała się dyskusji, debaty. No my zaraz po rozpoczęciu tego pierwszego strajku klimatycznego
rozpoczęliśmy nasz The Blue Planet Day w szkole i on trwa nieprzerwalnie. Są dwie edycje, jesienna i wiosenna. No i uczniowie wtedy debatują, rozmawiają, przebierają się, przychodzą do szkoły na niebiesko lub przebrani w danym kontekście, zazwyczaj wody, z globusami w ręku i świętują życie na Ziemi, debatując na różnych przedmiotach szkolnych o zmianach klimatu. Czy jest to angielski, czy niemiecki, czy są to przedmioty science, gdzieś zawsze jest ten kontekst Ziemi, antropocentryzmu, tego, co my robimy dla Ziemi, co chcielibyśmy zmienić i dzielimy się tym później poprzez tworzenie e-booka właśnie z naszymi partnerami i to jest taki produkt, później go po prostu omawiamy. Ale takim produktem, czyli to jest święto, święto właśnie Dzień Ziemi i to nie tylko właśnie w ten Dzień Ziemi, tylko kilka razy, dwa razy przynajmniej do roku szkolnego. Ale takim innym świętem może być po prostu regularna zabawa szkolna, która podsumowuje projekt. Na przykład tak było w ramach projektu o naszej wybitnej naukowczyni Marii Skłodowskiej-Curie. Zorganizowaliśmy w kilku szkołach właśnie taki karnawał z Marią Skłodowską-Curie. Przygotowywaliśmy gry, zabawy, wymienialiśmy się w ramach szkół partnerskich pomysłami na ten dzień w naszych szkołach. A później zrealizowaliśmy regularną imprezę, bal karnawałowy. No to była zabawa, świętowanie samo w sobie. Także tego typu pomysły na przedmiotach science warto jest też wdrażać i podstawa programowa i prawo szkolne w żaden sposób nas nie ogranicza. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo mnie to poruszyło, że w momencie, kiedy powiedziałeś o świętowaniu wspólnego czasu, to pani Ola tutaj na czacie napisała praktycznie to samo. Właśnie o świętowaniu wspólnego czasu. Ale tak, kiedy cię słuchałam, to pomyślałam sobie, jak niezwykle to musi być istotne właśnie świętować ten początek i to zakończenie projektu, czyli poszukać tej radości w momencie, kiedy zajmujecie się tak trudnymi tematami tak naprawdę. Że to jest też taka szczepionka może trochę przeciwko smutkowi i depresji klimatycznej. Więc bardzo Ci dziękuję za tę wypowiedź i zapraszam do tego, żeby się swoim doświadczeniem podzieliła z nami też Agnieszka. Włącz się, proszę. O, właśnie. Już słychać mnie dobrze. Szanowni Państwo, ja zaczynam od świętowania troszkę mniejszych projektów. Tomasz tutaj mówił o dosyć dużych, ciekawych, moim zdaniem bardzo projektach. Ja zazwyczaj zaczynam od rozpoznania grupy. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, też pedagogiem, stąd zaczynam od mniejszych projektów, takich, które dzieci już znają i na przykład świętujemy urodziny dziecka. Zwyczajne, niezwyczajne. Ja zawsze doszukuję się czegoś więcej w takich przedsięwzięciach, które promuję tutaj na tle na przykład mojej klasy. Urodziny. Zwyczajne święto, każdy obchodzi, prawda? Ale co zrobić, żeby takie urodziny zwyczajne zamienić w coś niezwykłego, żeby później modelować klasę, żeby móc integrować? My takie święta wprowadzaliśmy sobie już od początku klasy pierwszej, bo ja pracowałam z dziećmi w klasach 1-3. Robiliśmy sobie przepiękne zdjęcia z koroną, 100 lat, wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy, dawaliśmy prezenty, składaliśmy życzenia, a więc uczyliśmy się też takiej życzliwości w stosunku do tej osoby. Ta osoba, która miała w tym dniu urodziny, była, słuchajcie, wyjątkowo traktowana przez nas. Mogła być niepytana w tym dniu, mogła mieć specjalne przywileje, na przykład brak pracy domowej. Po prostu czuła, że to jest jego dzień i wszystkie dzieci bardzo czekały na swoje urodziny. Dla nas to było bardzo, bardzo ważne. I spójrzcie Państwo na to. Małe święta, rytualne, a wnoszące nam coś zupełnie innego do klasy, do nastroju klasy, do atmosfery. Ja zawsze bazowałam na tym, aby atmosfera w klasie była również wyjątkowa, tak, żeby dziecko, każde dziecko w klasie czuło się wyjątkowe, wyróżnione. I tego typu święta podejmowałam. Małe, zwykłe, zwyczajne, dla nas z ogromną wartością, niosące wiele dobra.
Dodatkowo Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Chłopaka. Również potrafiliśmy wyciągać ogromną z tego wartość. Później wspólnie z dziećmi już wyszukiwaliśmy sobie różnych świąt. Na przykład Dzień Dziecka świętowaliśmy, każdy był wyjątkowy. Wychodziliśmy na lody, prawda? Wychodziliśmy na ogniska, zakończenia szkół, zakończenia też projektów, omówienie lektur. Różne rzeczy, ale zaczynaliśmy od mniejszych. Od mniejszych, chociażby tych urodzin, które każde dziecko znało, a ja przez to badałam grupę, wiedziałam, jak się mogą uczniowie zachować. Tutaj widzicie Państwo na prezentacji też zakończenie szkolnych akcji, które podejmowaliśmy. To już były większe projekty, długofalowe, trwające powiedzmy tydzień, 2 tygodnie, na przykład spotkania zbożowe spotkania, tutaj macie Państwo, więc sobie już tutaj pracowaliśmy wspólnie w grupach, piekliśmy, opowiadaliśmy, poznawaliśmy zboża. Mieliśmy zawsze coś do świętowania, słuchajcie Państwo, ale zaczynaliśmy od malutkich rzeczy typu urodziny, ale potrafiliśmy je przekształcić w coś ważnego dla klasy, wyjątkowego, a nawet później udawało nam się nasze projekty wtapiać też w atmosferę naszej szkoły i robiliśmy spotkania z poezją, długi projekt, piękny projekt, mimo że to jest pierwsza klasa, spotkania z wierszami, więc słuchajcie, zaczynajcie od najmniejszych rzeczy, później dzieci, uczniowie będą, słuchajcie, wyszukiwać swoich potencjałów, w czym są dobrzy. Tutaj spójrzcie, Dzień Wzajemnej Nauki, wspaniały projekt, kiedy stosowaliśmy lekcje odwrócone, dzieci uczyły się od dzieci i są to małe dzieci tak naprawdę, ale spójrzcie, ile potrafią, ile mogą, ile możemy z nich wykrzesać potencjałów, jak tylko damy im możliwość świętowania. Drodzy Państwo, świętowanie, wszyscy lubimy urodziny, prawda? Świętowanie to pozytywne emocje. Spójrzcie, każdy projekt ma swój początek, tak jak praca z grupą. Środę, kiedy intensywnie pracujemy, a potem czekamy na tą nagrodę, na ten finish, tak? Więc bardzo ważne jest, żeby też towarzyszyły temu pozytywne emocje. Zobaczcie nasze kolorowe projekty, święta, labbooki, mandarynki, o których żeśmy powiedzieli Państwu. Tutaj akurat Wigilia Klasowa. Również potrafiliśmy co roku świetnie się odnaleźć w tym, a mieliśmy dzieci różnej kultury, różnej narodowości, również dzieci wietnamskie, które swoje dania przynosiły i również kosztowaliśmy. Także zachęcam, słuchajcie, z małych rzeczy można dużo, dużo zrobić. Dziękuję. Ja tak właśnie, bardzo mnie to zainteresowało, że przecież świętowania też musimy dzieci nauczyć, prawda? I dlatego to, że zaczynacie od małych rzeczy, a potem robicie coraz to większe i większe projekty, jest tutaj dla mnie bardzo inspirujące. Tutaj pani Ola pisze na czacie, że od jakiegoś czasu obchodzą też różne święta nietypowe, jak Dzień Jeża czy Dzień Tabliczki Mnożenia. Bardzo dziękuję też za te głosy, bo one też mogą być dla niektórych z nas inspirujące. Ale mamy też tutaj głos pani Anny, że i Dzień Edukacji Narodowej, święta patriotyczne, otrzęsiny, Mikołajki, Wigilie, Święto Owoców i Warzyw, o, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet. Prawda? Znamy wiele z nich, ale to też jest pewnie kwestia jak i o tym pewnie będziemy też później mówić. Maciej, co my właściwie świętujemy w szkole według Ciebie? No tak, tak się przysłuchuję, Tomku, to o Twojej opowieści Agnieszki. Emilio, nie chciałbym na Grincha wyjść w tej historii, także postaram się załatwić. Święta się zbliżają, możesz być tak, znaczy to tak, ja się podzielę po prostu doświadczeniami i refleksjami swoimi, ale też moich uczniów, bo jak patrzę na zadane pytanie, co świętujemy w szkole, to jest użyta pierwsza osoba liczby mnogiej my, świętujemy i tak mnie zastanawia, które my świętujemy w szkole, czy my dorośli, nauczyciele, idąc kalendarzem imprez szkolnych, czy my jako społeczność, czyli my i uczniowie, czy my, czyli to, co widzą uczniowie i jaki jest ten etap, że tak powiem, realizacji świętowania widziane oczami uczniów. Dlaczego to tak rozbijam? Nie dlatego, że lubię zagadki językowe, bo też je lubię, ale tutaj chodzi bardziej o to, że chcę Państwa podprowadzić pod taką refleksję, że jak ja zacząłem rozmawiać z uczniami o świętach,
to wszystkie moje działania nie były rozpoznawane przez uczniów jako świętowanie. To znaczy, ja pewne akcenty nadawałem w swojej pracy wychowawczej w grupie, gdzie jestem wychowawcą, natomiast uczniów uwaga i takie rozumienie słowa świętowanie idzie w kierunku akademii, świąt takich dużych szkolnych i świętowanie kojarzy się też z pewnego rodzaju galą, oczywiście ze strojem też galowym, więc dyskutując z uczniami w ogóle o świętowaniu, potrzebowaliśmy się spotkać z definicją tego czasu. I jeśli chodzi o takie świętowanie, które widzimy oczami uczniów, ale też moimi oczami jako nauczyciela szkoły ponadpodstawowej, to raczej są to rzeczywiście duże, duże uroczystości szkolne. Taka, no to się nazywa apel, prawda, powszechnie. I tutaj idzie nam największa uwaga, jeśli chodzi o szkołę. Natomiast jeśli chodzi o grupę i taką grupę wychowawczą, pracę, to na pytanie, jakbym miał odpowiedzieć jako wychowawca, który pracuje z klasą, to co świętuję w szkole? Świętuję te momenty, a najczęściej zakończenie tych momentów, które wydają mi się ważne dla mojej grupy i dla mnie. Trochę się posługuję taką intuicją, trochę przyglądam się procesowi grupowemu i staram się, żeby to świętowanie nie było tylko tym rytualnym, kalendarzowym świętowaniem, to znaczy będę czekał teraz do kolejnego święta, żeby na przykład wręczyć dyplomy, tak w cudzysłowie, bo takie też mamy praktyki, że do apelu czekamy, prawda, żeby wręczyć na przykład coś, tylko staram się w organizacji życia klasowego znajdować takie momenty na świętowanie, które są realną potrzebą i odpowiedzią na dany moment. No i takie pytanie, co świętujemy w szkole? Czasem też świętujemy wysiłek. Myślę, że to jest taki czas, w którym ja jestem teraz ze swoimi uczniami, że wykonaliśmy bardzo dużo dobrej pracy w kierunku matury. Jestem nauczycielem języka polskiego, więc teraz możemy czas ten poświęcać na inny rodzaj spędzania tego okresu. No i pytając uczniów na przykład, jak chcą świętować, no też zachęcam do takiego akceptowania tego, że czasem dla nastolatków świętowaniem będzie po prostu nic nie robienie albo robienie dużo, dużo mniej. To takie są moje doświadczenia w tej części. Dziękuję Ci bardzo, bo tu też padł taki komentarz na czacie, że ogólnie mam wrażenie, że u nas każdy dzień to święto. I z jednej strony wydaje mi się to fajne. Nie chcę tutaj wchodzić w jakąś głęboką dyskusję na ten temat, tylko powiem, jaka się budzi we mnie refleksja. A z drugiej zastanawiam się, czy jednak dla mnie na przykład nie jest wspierające to, że ja dążę jednak do jakiegoś finału i dopiero wtedy świętuję. Ale też finały mogą być różne. Finał dnia też jest jakimś finałem. Chodzi mi o takie wyważenie pomiędzy właśnie jakimś profanum naszej pracy, a sakrum naszego świętowania. Ale myślę, że gdybyśmy zaczęli tutaj rozmawiać, to byśmy uznali, że jesteśmy w stanie się porozumieć, tylko w różny sposób rozumiemy chociażby te końce. Mam poczucie, że zaczęliśmy też już mówić na temat funkcji świętowania. Bardzo dużo było o tym w wypowiedzi Agnieszki, czyli właściwie dlaczego my świętujemy. I Agnieszko, tak akurat od ciebie też bym zaczęła. Trochę już o tym mówiłaś w tej swojej pierwszej wypowiedzi. Dokładnie tak, posłuchajcie, i dla mnie to był celowy zabieg, bo przede wszystkim przychodzą dzieciaki, których my nie znamy, prawda? Nie wiemy, jakie mają zainteresowania, jakie mają hobby. Urodziny, bardzo dobra okazja do poznania dziecka, poznania, wyróżnienia go na tle grupy, ale też zintegrowania grupy. Dajemy poczucie bezpieczeństwa. Ja cały czas pracując z dzieciakami, wiem, że
Integracja jest niezwykle ważna, relacje są niezmiernie ważne i tego typu święta dają nam możliwość przede wszystkim integracji grupy, wypracowania tej relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku, wypracowania też zasad, norm grupowych i to wszystko dają nam te małe, mniejsze święta, które my sobie świętujemy w naszej wewnętrznej społeczności klasowej. Ale co więcej, drodzy Państwo, świętowanie to też przede wszystkim poznawanie się i tak jak powiedziałam, wyszukiwanie bratniej duszy, wyszukiwanie swoich zainteresowań wspólnych, to jest proces tak naprawdę. To jest proces, który ma pomagać nauczycielowi, dobremu pedagogowi, który będzie też wyłaniał później zdolności wśród dzieci, wyłapywał, ale też i wyszukiwał trudności, które gdzieś dzieciaki między sobą mogą pokazywać. Także dla mnie bardzo ważna funkcja, taka oczywista i nieoczywista, taki rytuał, ale zmierzający do naprawdę dobrych relacji, do wypracowania więzi nauczyciel-dziecko. Ja też jak zaczynałam, zazwyczaj jak zaczynam swoją pracę w pierwszej klasie, to proponuję też uczniom taki projekt, do którego zgłaszają się chętni uczniowie, zgłaszają się osoby, które są nim zainteresowane, nigdy też nie wymuszam. Projekt Zgrana Paczka. Zgrana paczka to świetny projekt, właśnie służący integracji i pokazujący różne osobowości dzieci. Dzieci na forum klasy, uczniowie mogą opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, o swoim hobby i w ten sposób się też poznają. Więc dla mnie świetna rola integracyjna przede wszystkim, na początek jak najbardziej. Zawiązujące jakieś relacje między nauczycielem a dziećmi. Dla mnie bardzo, bardzo przydatna. Czyli słyszę o takiej funkcji więziotwórczej w dużej mierze i także po to, żeby zobaczyć swoich uczniów w nowym kontekście i inaczej ich poznać, tak? Dokładnie tak, aby każdy w tej przestrzeni szkolnej mógł sobie też znaleźć miejsce, tak? Odnalazł siebie, przyzwyczaił się do nowych warunków, znalazł poczucie bezpieczeństwa, daje szansę wszystkim, tak? Chociażby od tych urodzin, zaczynając. Dziękuję Ci serdecznie. Tomaszu, dlaczego? Dlaczego to robimy i czy wiemy, co robimy, tak? Mniej więcej rozumiem to pytanie. I myślę, że troszeczkę już na ten temat opowiedziałem w tej mojej pierwszej części, kiedy wspomniałem o tym, że to świętowanie czasami pojawia się spontanicznie, czy pomysł na jakąś akcję pojawia się spontanicznie i należy tutaj z uczniami przedyskutować to właśnie, czy będziemy to realizowali, w jakiej formie, dlaczego i co z tego osiągniemy. Ja bym porównał troszeczkę to do mojego podwórka, mianowicie do lekcji biologii przyrody. No bo przecież wszyscy wiemy i wszyscy byśmy sobie tego życzyli, że te lekcje powinny odbywać się przede wszystkim na świeżym powietrzu. No i teraz wyobraźcie sobie, gdzie ja każdą lekcję biologii organizuję w terenie, wychodzę w teren z zaplanowanym tematem różnorodność grzybów. A tutaj nagle żmija zygzakowata zjada ropuchę. No to przecież tak muszę zmienić temat chyba, prawda? No bo ta żmija zygzakowata będzie 100 razy ciekawsza niż po prostu grzyby w tym momencie. Chociaż grzyby wiemy, że do zombie nie tak daleko. Można by było tutaj dużo o tym mówić. Akurat jestem na tym temacie w 5. klasie. Ale słuchajcie, ja do tematu ogrodu zaraz powrócę, ale to świętowanie rzeczywiście uczniowie, to doświadczanie projektu i świętowanie mogą być tutaj i są bardzo ważnym czynnikiem zapalającym. Ja pamiętam taką dla mnie w pandemii bardzo ważny sygnał: halo, uczeń rzeczywiście jest bardzo kreatywny, ma pomysł, warto to posłuchać. Był wtedy, kiedy realizowaliśmy projekt Local and Global Change Agents. Projekt naprawdę niezwykle ciekawy, z drukiem 3D, ale stało się coś, czego nikt nie przewidział. To znaczy przyszła pandemia, to jedno, ale nikt też nie przewidział pożaru bagien w Biebrzańskim Parku Narodowym. No chyba pamiętamy, co się wtedy działo. I słuchajcie, uczniowie
wykonali pewną sprawczość. To oni przyszli na edukacji zdalnej, na lekcję, zapukali: panie Tomaszu, my chcemy opowiedzieć naszym Portugalczykom i dzieciakom ze Stambułu, bo cały czas realizowaliśmy te projekty, o tym w ogóle, czym jest wieprza, dlaczego bagna są ważne i chcemy wysłać kartki w podziękowaniu za gaszenie tego strażakom, tak? Za gaszenie tych bagien płonącego Parku Narodowego. No i to była edukacja ekologiczna, klimatyczna w akcji. To było święto projektu, tego, co my, nauczyciele, chcieliśmy w nich zrobić, czyli wzbudzić ich do działania. Edukacja klimatyczna musi być pozytywna, bo tak jak sama zauważyłaś, jest zbyt dużo depresji. Mówi się o depresji klimatycznej. I my musimy pokazywać to, że istnieje droga do rozwiązania problemów, a tą drogą jest współpraca, po której można świętować chociażby. No i tutaj wrzucę znowu na czat, ja czasami będę Państwu coś rzucał, skorzystajcie lub nie, ale tutaj nasz ostatni projekt wrzucam i artykuł sprzed paru dni, kiedy to świętowaliśmy wykonując pesto z naszego ogrodu hydroponicznego. Czyli świętowaliśmy to, że nasze rośliny, które dostaliśmy od Portugalczyków, bo nasze nauczycielki, partnerki przyleciały do nas we wrześniu, przywiozły nam wyhodowane przez dzieci w Portugalii takie małe roślinki i my je po prostu później wyhodowaliśmy dalej u nas i zjedliśmy. No, oni mają swój ogród u siebie, my mamy u siebie, świętujemy po prostu wspólnie w różny sposób. Ciesząc się z tego, że po prostu wspólnie pracujemy, a tutaj dużo już na czacie było informacji o ogrodzie, o zieleni, o święcie warzywa, które mi się bardzo spodobało i fajnie by było to zrealizować. Wszyscy wiemy, że program mleko, owoce, warzywa w podstawówce to ważna sprawa, musimy się z tego rozliczać, zrobić to w taki nietuzinkowy sposób, szapoba. My mamy ogród akurat hydroponiczny i wiecie, nie, możemy wdrożyć to prawo, te obowiązki, które na nas dyrektorów, bo jestem akurat wicedyrektorem, spadają, możemy to zrobić w tak nietuzinkowy sposób, który po prostu spowoduje, że prawie że każdego dnia będzie coś się działo. I będzie to edukacyjne, będzie to uczące i budujące społeczność taką integralną. Będzie to uczące, to powiedziałeś. I tutaj bym przytrzymała to słowo, tak, że przy pytaniu, po co to robimy, jaką to ma pełnić funkcję, pojawia się też po prostu funkcja edukacyjna, która pojawiała się oczywiście także w wypowiedzi Agnieszki. Ja też tutaj ciągnęłam ten wątek, że trzeba dzieciaki nauczyć po prostu świętowania, ale tutaj mówisz o tym, że samo święto jest pewną lekcją. To jest dla mnie niezwykle, niezwykle ciekawe i bardzo Ci dziękuję za wyciągnięcie tego drugiego pytania, które ja w pewien sposób ukryłam pod to pytanie, pod tym pytaniem o funkcję. Czy my zawsze wiemy dlaczego? Tak? Dlaczego świętujemy, ale czy my jesteśmy tego... Maćku, wiemy, nie wiemy, jak Ci się wydaje i właściwie to po co? Zależy, Emilio, o które my pytasz, znowu w ten sposób odpowiem. Bo tak, ja myślę, że my wszyscy tak wiemy, jeżeli przyjmujemy pewien porządek też tego funkcjonowania. Natomiast pytanie jest, czy my wiemy, czy nasi uczniowie wiedzą, dlaczego to robimy. I tutaj już jest troszeczkę trudniej, bo przyznam szczerze, że dopiero zaproszenie na to webinarium jakby wytrąciło mnie z pewności na temat tego, w jaki sposób ja świętuję. I do jeszcze 2 tygodni temu bym powiedział, że oczywiście wiemy, podałbym różne przykłady, natomiast dzisiaj odpowiem tak dwojako. I wiemy, i nie wiemy. Myślę, że dlaczego to robimy? Czasem robimy to, i tutaj już to jest parafraza odpowiedzi uczniowskiej, ponieważ czujemy, że tak wypada. Czasem nam jest, wiecie, trudno odmówić. Czasem ze względu na relacje z nauczycielem wchodzimy w taki model, znaczy mówię my, trochę wyobraźcie sobie, że jestem uczniem, bo mówię to teraz parafrazując odpowiedzi uczniów, że
wychodzimy, bo na przykład świętujemy z szacunku do osób, które przygotowywały świętowanie, trochę tak jak jest gospodarz, do którego przychodzi się i czasem jesteśmy bez sił, ale przychodzimy na to święto. To coś takiego też usłyszałem w wypowiedziach. Czy wiemy, dlaczego to robimy? Odpowiem w ten sposób. Nie zawsze wynika to z naszej potrzeby, nas uczniów. Tu znowu wchodzę w figurę ucznia. Ja tutaj przy tym pytaniu, dlaczego to robimy, ale też trochę o funkcję, zachęcam nas wszystkich i siebie przede wszystkim w dalszej pracy wychowawczej do tego, aby badać, żeby znaleźć język wspólny z uczniami, do tego, aby badać, jakie są potrzeby odnośnie świętowania, czyli pytać, w jaki sposób uczniowie chcą świętować i też podzielę się takim doświadczeniem, że zachęcam do sprawdzania tego, czy potrafimy przyjąć też to, że na przykład nasza grupa w danym momencie procesu, w którym jest, nie chce świętować, nie jest zainteresowana fetą i po prostu daje nam wtedy informację, że my pytamy, a grupa mówi, no wie pan, no my się zbliżamy do osiemnastki, wszyscy robimy teraz prawo jazdy, no tam pół etatu w żabce mamy, tak, jesteśmy miesiąc po praktykach. Raczej, no raczej te animacje i ten pana zapał wychowawczy, no widzimy, doceniamy, to bardzo miłe, ale no może nie tym razem, albo zróbmy to w czasie lekcji, albo zróbmy to, nie wiem, jakoś tak. Więc ja nie szarżuję, bo ponieważ pracuję wychowawczo obecnie z klasą czwartą technikum, to są już uczniowie, którzy są w małej dorosłości niektórzy, czyli są tuż przed 18 rokiem życia, a większość to już obywatele dorośli naszego kraju. Jeszcze o funkcję, bo Emilio, rozumiem, że tak, połączyli, ale nie oczywiście jesteśmy. chciałabym Ci podziękować za ten głos dotyczący też przyglądaniu się właśnie, gdzie ta nasza grupa jest i podążaniu za grupą, nie tylko za uczniem jako jednostką, ale za grupą, niezależnie od tego, jak definiujemy etapy procesu grupowego i ile faz wyodrębniamy albo nie wyodrębniamy, widzimy, że ta grupa się zmienia i żeby też mieć to na uwadze. A cały czas czekam, aż powiesz jednak o wytchnieniu. No ja bardzo potrzebuję tak, i właśnie teraz tak, bo przeszedłem przez pytanie dlaczego, natomiast jeśli chodzi o funkcję, to tutaj chciałbym użyć takiego metaforycznego zwrotu, że w moim odczuciu powinna być to naturalna czwarta kwarta. To znaczy jesteśmy w jakimś procesie z grupą, coś robimy i wchodzimy później w czwartą część jakiegoś doświadczenia z grupą. I wydaje mi się, że mamy dużą lekcję do odrobienia odnośnie tego, jak eksplorować tę czwartą kwartę. Bo w moim odczuciu może być to doskonały czas na właśnie to, co Emilio podkreśliłaś, wytchnienie. Ja trochę jestem w czwartej kwarcie teraz z wieloma swoimi grupami, także tą wychowawczą. Jest to czas na refleksję, czas na świętowanie, ale ja świętowanie też bym rozumiał w tej przestrzeni jako komfort bycia w refleksji. To znaczy ta refleksja nie jest czterominutowym czasem na koniec lekcji, tylko to jest jakiś proces, ciąg zajęć, jakiś czas, gdzie przez pewien czas nie jesteśmy tak skupieni, tylko jesteśmy w takiej przestrzeni, gdzie te refleksje mogą po prostu do nas przychodzić, a my nie musimy je też ze stoperem na czas recytować. Więc czwarta kwarta będzie dla mnie o refleksji, o takim dobrostanie ucznia, ale też nauczyciela i o przede wszystkim zmianie atmosfery, że to tak jak moglibyśmy się od sportowców uczyć, którzy ćwiczą i pracują w pewnych takich boksach, prawda, że jest czas 60 sekund bardzo mocnej pracy, natomiast później jest 6 minut, gdzie mięśnie odpoczywają. I używając kolejnej metafory już na koniec tego, po prostu czas, kiedy nie ćwiczę bicepsów, tylko kiedy puszczam mięśnie. To tak rozumiem ten czas czwartej kwarty. Myślę, że to jest bliskie mi też, co mówisz, że właśnie
Przecież po to się zatrzymujemy w tym treningu, tak naprawdę, żeby móc osiągnąć lepsze efekty, czyli w treningu takim fizycznym. W treningu intelektualnym też tego potrzebujemy i to jest ten moment refleksji. Być może to jest też o tym, gdzie ja jestem w swoim procesie uczenia się, gdzie my jako grupa jesteśmy w swoim procesie uczenia się. Tu się uśmiecham od razu do Agnieszki, bo myślę, że jest ci to też bliskie, kiedy myślisz o ocenianiu kształtującym. I właśnie, bo pozostańmy przy tej grupie, dobrze? Pozostańmy przy tej grupie, przy procesie grupowym i zadajmy sobie teraz pytanie, które myśmy tak sformułowali trochę może niezręcznie. Co świętowanie robi z grupą? W jaki sposób wpływa na grupę? W jaki sposób może na nią wpływać? Trochę o tym już było podczas tego naszego spotkania, bo pojawiły się głosy, że właśnie scala, że uczy, że tworzy więzi, to właściwie jest bliskie scalaniu, ale mówiliśmy też trochę o tej refleksji i o tym sprawdzaniu, gdzie jesteśmy. Jak to widzicie, Tomaszu? Tak. Znaczy, przede wszystkim trzeba wyjść od tego, że każda grupa jest inna. Znaczy, każda klasa, nawet na poziomie 6A, 6B, będą różne. 5A, 5B, 1A, 1B. Także tutaj przede wszystkim to, co Agnieszka mówiła, to, co Maciej mówiła, się zgadzam. Przede wszystkim trzeba zrobić rozeznanie w grupie. No ale to każdy z nas, chyba nauczyciel i wychowawca, pedagog, od tego powinien wystartować. To jest taki po prostu początek budowania relacji, w tym także tych kolejnych wydarzeń, bo tu nie chodzi tylko o świętowania, ale o lekcje. Każdy z dzieciaków ma talent, tylko ten talent trzeba pozwolić mu odkryć na naszej lekcji. Nawet jak świetnie rysuje, to dlaczego nie ma tego przedstawiać na biologii w postaci graficznej notatki chociażby, którą może podzielić się z innym, tak? Czyli tutaj rozpoznanie w grupie to jest priorytet. Wybadanie tych uczniów, a także przyzwyczajenie do pewnego modelu pracy, jak na przykład no, my w ramach projektów realizujemy zawsze taką ankietę początkową i końcową. To jest dla nas informacja zwrotna na temat tego, jakie aktywności uczeń chciałby powtórzyć, co chciałby właśnie zrealizować ponownie, co lubił, co nie. Odbywa się to nie tylko dzięki narzędziom Google na przykład, ale są to czasami takie wrzutki na Mentimeter. Wrzucamy QR kod, uczniowie już wiedzą, że po prostu mają na to odpowiedzieć. Taki QR kod funkcjonuje i to działa. Dają nam informację zwrotną. I to pozwala nam, nauczycielom, pracować tak na bieżąco z uczniem i być przy tym uczniu, być w tym projekcie i powodować właśnie to, że on jest elastyczny, żywy, a nie tylko i wyłącznie zaplanowany, sztywny na papierze. Świętowanie też takie nie powinno być. No pamiętamy te apele i mnóstwo wysiłku, który jest wkładany w to, żeby one były piękne. Każdy się stara, grupa muzyczna, grupa teatralna, żeby święto wybrzmiało, żeby była odpowiednia atmosfera, nastrój. Ale rozpocząć należy też od tych małych rzeczy, tak jak Agnieszka mówi, od budowania zespołu klasowego, grupy, a wtedy już te większe rzeczy przyjdą nam z większą lekkością, sprawnością. Nie będziemy jak słoń w składzie porcelany, tylko trzeba po prostu właśnie wyjść od tego, żeby poznać dzieciaków, ale i rodziców. Przecież program profilaktyczno-wychowawczy konsultowany jest z rodzicami, oni mają ogromny wpływ na to. Dlaczego nie oprzeć takiego programu o święta, o święto, o bycie w szkole właśnie? Także tutaj wszystkie grupy, całą społeczność szkolną należy w to w jakiś sposób zaangażować, a tutaj przede wszystkim główną rolę, ja o tym pewnie później będę mówił, mają zespoły nauczycielskie. I tu postawię kropkę. Dziękuję. Dziękuję za kropkę, ale dziękuję też za wszystko, co przed kropką. Świętowanie może być też taką bardzo, bardzo okrągłą kropką. Spodobał mi się znowu ten pomysł. Nigdy nie myślałam o
ankietach, jako o pewnych ramach aktywności. A teraz sobie pomyślałam, że nawet jak robię właśnie ewaluację projektu, swojego projektu w pracy, w CEO, to jest to też dla mnie tak naprawdę element świętowania. Chociaż im więcej właśnie mam czasu, żeby się zatrzymać, tym bardziej to jest o świętowaniu. A druga rzecz, która mnie uderzyła, kiedy cię słuchałam, to było o tym wysiłku, który wkładamy w pewien sposób w organizację wydarzeń, w organizację świąt. I tak byłam przy tym, co mówił Maciek o badaniu potrzeb, ale także o tym, o czym żeśmy rozmawiali trochę przed webinarium, bo taka jest, mamy pewną potrzebę świętowania i teraz czasami może warto zadać sobie pytanie, za czyją potrzebą my idziemy? Uczniów czy nauczycieli? I kiedy idziemy za potrzebą nauczycieli, to być może nie do końca o to chodzi, ale też szacunkiem i uznaniem o tych osobach, które wkładają tyle pracy w to, żeby te święta wielkie co roku organizować. Choć być może nie muszą wkładać aż tyle pracy, ale to też jest o sprawczości, to jest o poczuciu się ważnym. I dziękuję za te sposoby właśnie badania, jak sprawdzić, czy idziemy we właściwym kierunku z tym świętowaniem. Czy tak samo rozumiemy te wartości, które i te sensy, które za tym świętowaniem stoją. Maćku, tak widzę twoje kiwanie i w jakiej sprawie kiwasz? No Przejmij, tak, przejmij, przejmij. że kiwam głową, bo zgadzam się z tym, że jakoś tak mnie też to, Tomku, otworzyło to, co powiedziałeś na temat sprawdzania. Ja z racji takich swoich predyspozycji związanych z moją osobowością jestem, ciągle tak preferuję takie kontaktowe metody, czyli rozmowa z grupą, taka rozmowa indywidualna. Natomiast mało też używam takich narzędzi właśnie do badania potrzeb. Tak sobie myślę, że to jest świetna metoda do tego, żeby jakoś się przyjrzeć i żeby nie było też takiego, no właśnie, żeby to nie musiało się na przykład na forum wydarzyć grupy, albo żeby to się nie wydarzało w bezpośredniej rozmowie z nauczycielem, która zawsze jest jakoś tak naznaczona pewną estymą i emocją, jakkolwiek to rozumiemy. Natomiast jeśli chodzi o to, czy świętowanie może być grupotwórcze i scalające, no myślę, że gdzieś tak wszyscy sobie to wyobrażamy, prawda? Zapraszając na przykład dzisiaj jadąc do pracy na godzinę 7:30, widziałem na pasach panią z małym dzieckiem, która szła za rączkę i niosła bardzo dużą torbę, a metr za tą panią szedł tato, tak domniemam, tego dziecka i miał takich 50 balonów na górze. No i taką miałem fantazję, że idą państwo pewnie do przedszkola wyprawić urodziny dziecku. I tak sobie myślę, no jest to dobry, wiadomo już o czym ten dzień dzisiaj będzie, prawda? Tak sobie pomyślałem. I myślę sobie, że no właśnie, już od przedszkola taki rytuał urodzin jest grupotwórczy. Myślę, że na etapie szkoły ponadpodstawowej, technikum, liceum, szkoły branżowej, to też jest spoiwo grupy, świętowanie. Z tym, że to znowu pytanie o to, w jakich my rytuałach z grupą jesteśmy. Dla mnie największą mocą w świętowaniu, jako takim spoiwem, który scala grupę, będzie w ogóle dawanie tej przestrzeni na to, że może się wydarzać świętowanie, że głos członków tej grupy może być usłyszany przez osobę prowadzącą, dorosłego nauczyciela. To już jest dla mnie bardzo grupotwórcze. Samo to, że trochę tak słuchając Was i dokonując autorefleksji, myślę, że potrzeba jest mnie, nie chcę się wypowiadać za innych nauczycieli, sposobów na to, jak świętować, czyli uczyć się też tego, żeby mądrze pracować w świętowaniu, ale żeby to było właśnie w takiej partycypacji moich potrzeb i potrzeb uczniów, bo ja też jestem częścią tej grupy i nie chciałbym świętować na zasadach, które nie są dla mnie okej.
Więc potrzebowałbym chyba takiej kafeterii, takiego spisu, z którego mógłbym wybierać na przykład. Potrzebowałbym chyba jakiejś korepetycji ze świętowania i w zasadzie mam je dzisiaj, bo jestem tutaj z wami i to jest dla mnie bardzo otwierające doświadczenie, że słyszę dużo pomysłów i myślę, że to jest taki ważny temat. Pewnie nie tylko dla mnie, ale nie chciałbym mówić za innych, bo trochę tak mam taką refleksję, że nie do końca też zaryzykuję takie stwierdzenie, że nie mam dużo wzorców, jeśli chodzi o świętowanie w szkole, jako nauczyciel, dodam jeszcze mężczyzna, że jak to świętować z grupą, żeby to było takie autentyczne, prawdziwe. Ja to robię, ja mam dużo doświadczeń, ale chciałbym mieć, wiecie, tak, chciałbym, żeby ta czwarta kwarta była naturalną czwartą częścią, taką, gdzie ja nie muszę nad tym pracować, tylko to wydarza się i naturalnie, płynnie z czwartej przechodzę do pierwszej w następnym cyklu. To takie mam refleksje wokół tego kawałka. Dziękuję Ci za ten głos. Wiesz, ja sobie myślę, że wracając do naszego przewrotnego tytułu, świętowanie naprawdę nie jest łatwe, jak nie jest łatwa żadna rzecz, której zaczniemy się przyglądać i zdrapywać po złotkę, czy tam po złotko, jakkolwiek mówicie, i sprawdzać coś, co jest pod spodem, że czasami te krótkie ścieżki nas wyprowadzają na manowce. Skoro już jesteśmy przy anegdotach, moja przyjaciółka ostatnio zorganizowała urządziny dla swojego partnera. Fantastycznie. Zrobiła mu przyjęcie, niespodziankę. No i wiecie, on nie był zachwycony. Ja pytam, słuchaj, a on w ogóle lubi na niespodzianki? No wiesz co, wygląda na to, że nie. Oni się znają jeszcze stosunkowo krótko. I łatwo jest wpaść w taką pułapkę, a to jest tak naprawdę właśnie o świętowaniu urodzin wcale nie taki trudny przykład, jak trudno jest nam czasami uzgodnić, o czym mają być, mają wyglądać, żeby potrzeby wszystkich osób zostały zaspokojone, chociażby święta w rodzinie, a co dopiero w klasie. Agnieszko, właśnie, jak ty to widzisz? Co świętowanie robi z grupą dzieciaków? Posłuchajcie, ja tak jeszcze zanim odpowiem, Emilio, na to pytanie, to chcę powiedzieć wam, że świętowanie to jest jak gdyby obserwacja grupy i ich potrzeb. Ja teraz jestem już w innej roli, w roli dyrektora i muszę słuchać głosu uczniów, głosu pedagogów, nauczycieli i też rodziców. I to jest dla mnie bardzo dobre, bo ja jak gdyby mam ogląd na wiele spraw. Apele pracochłonne, często trudne, ciężkie dla nauczycieli są nierzadko udręką. Więc dostałam już też takie sygnały. Rodzice mają inne pomysły. Uczniowie zupełnie inne i bardzo ważne jest, żeby to wypośrodkować i właśnie pytać. Ja często wychodząc na korytarz do uczniów pytam, co byście chcieli świętować, czy macie pomysł, co byśmy chcieli zrobić wspólnego. Zrobiłam sobie projekt, bo generalnie w mojej pracy bardzo bazuję na relacjach, rozmowy dyrektorskie, bo jak wiecie, dyrektor praktycznie siedzi za biurkiem, ma mnóstwo pracy papierowej. No ja jeszcze nie jestem takim dyrektorem takim sztampowym. Ja jestem dyrektorem chodzącym, wędrującym, zasięgam opinii i bazuję bardzo na opiniach uczniów, rodziców i moich nauczycieli z tego względu, bo liczę się z ich zdaniem, też pokazuję, że bardzo szanuję też pewne ich działania, które oni chcieliby podjąć w szkole. I na przykład święto patrona szkoły, słuchajcie, myśmy to obeszli bardzo nietypowo. No niestety moja szkoła, albo stety, ma patrona męczennika. Słuchajcie, dzieciakom trudno jest wytłumaczyć, co się zadziało, dlaczego akurat taki patron, więc ja już we wrześniu dopytałam uczniów, jak chcieliby to rozwiązać, dopytałam rodziców, czy apele, dopytałam nauczycieli i słuchajcie, wypośrodkowaliśmy zamiast apelu
nudnego, podniosłego, połączyliśmy sobie Dzień Patrona w porozumieniu ze wszystkimi, z całą tą naszą społecznością szkolną, połączyliśmy sobie z akcją Szkoła Zieleni. Też taki projekt sobie wymyśliliśmy i sadziliśmy w Dniu Patrona drzewa. Każda klasa miała za zadanie wylosować sobie dany rodzaj drzewa, no i zasadziliśmy przepiękne drzewa, słuchajcie. Wyszło coś niesamowitego. Ja dostałam taką informację zwrotną od rodziców, od uczniów i od nauczycieli, przepraszam, że udało nam się w końcu odczarować to święto, więc dla mnie było to coś niesamowitego, że świętowanie może być też odczarowaniem tych apeli, tych obciążających, prawda, nie wiem, uroczystości szkolnych. Można to zrobić zupełnie inaczej, ale słuchać też, słuchać jak gdyby innych, wychodzić, dopytywać, podpytywać. Teraz też rozmawiałam z moimi uczniami i chcemy zaakcentować zakończenie semestru. Nietypowe święto, nie zazwyczaj tego nie robimy w szkołach publicznych i raczej nie świętujemy. A dlaczego nie? Przecież każdy uczeń zdobył jakąś umiejętność. Chociażby w klasach młodszych nauka tabliczki mnożenia, prawda? Możemy świętować? Jak najbardziej. Zakończenie lektury? Jak najbardziej. Ja dlatego, posłuchajcie, w klasach też 1-3 miałam tą możliwość, że świętowałam zakończenie roku nie czerwonymi paskami, jak to jest zazwyczaj, a każde dziecko dostawało dyplom, każde dziecko osiągnęło jakąś umiejętność, nauczyło się czegoś, więc no ja widzicie, ja podążam cały czas za grupą, słucham, dopytuję. To, co Tomek powiedział o ankietach, to jest świetna rzecz. Ja myślę, że ja to zastosuję. Tomasz, dziękuję Ci za to, że mnie tutaj nakierowałeś, bo zazwyczaj chodzę, pytam, zapraszam uczniów do siebie, rodziców, nauczycieli, ale o takiej ankiecie ewaluacyjnej nie pomyślam. Także dzięki, Tomku. To też jest o odczarowywaniu ankiet ewaluacyjnych tak naprawdę. Dokładnie. Po prostu różne doświadczenia. Wiesz, co mnie niezwykle zainspirowało, bo tak, zakończenie roku, zakończenie semestru, no zwykle świętujemy, ale nawet jak my to właśnie świętujemy, obchodzimy. Od razu mi się anegdota z obchodzeniem święta i rysunek Raczkowskiego przypomina. Ale właśnie obchodzimy zakończenie, czasami nawet o tym tak mówimy. A tymczasem ja słyszę w tej twojej opowieści, że to jest świętowanie sukcesów, świętowanie tego, co dzieciaki osiągnęły, że się czegoś nauczyły. Więc nie cieszymy się, chociaż to też przecież, że na przykład idziemy na wakacje, ale że to nie był zmarnowany rok, to nie był zmarnowany semestr, to nie były zmarnowane 10 godzin, podczas których żeśmy tłukli pana Tadeusza, wybaczcie, czy cokolwiek innego, prawda? I też już zaczęłaś mówić o tym, co można zrobić, ale to dopiero w następnym punkcie. Dziękuję wam bardzo. I chyba będę zaraz świętować to, że się zgubiłam, tyle mamy rzeczy, ale coś jeszcze miałam takiego zapisanego, wiem już, potem o tym jednak powiem. Właśnie, z tym, że błędy, tak jak ten, który ja popełniłam przed chwilą, mogą być uczące, potrafię sobie wyobrazić nawet świętowanie błędów. Swoją drogą to będzie taka autoreklama. W publikacji Wychowanie to podstawa mamy pomysł na świętowanie Dnia Porażki. To też a propos różnych nietypowych świąt, o których Państwo pisali na czacie. No i właśnie, od czego zacząć? Od czego zacząć, kiedy chcemy, żeby nam było łatwiej? Skoro już jestem w temacie autoreklamowym, to zachęcam Państwa do tego, żebyście sięgnęli po publikację naszą Centrum Edukacji Obywatelskiej, projekt Relacje. To jest poradnik dotyczący procesu grupowego dla osób pracujących z młodzieżą właśnie metodą projektu generalnie, ale jest tam o tym, jak wygląda proces grupowy i jest tam o tym także, jak świętować, kiedy projekt się kończy. Fantastyczna publikacja. Więc zachęcam.
Więc można zacząć oczywiście od takiej lektury, ale my też coś dla Państwa mamy, każdy z nas, i to będą prezenty przy tym naszym świętowaniu, to znaczy pomysły, od czego zacząć to rozbrajanie trudnego czasem świętowania. Agnieszko, zaczęłaś mówić o tej roli dyrektora. Tak, tak. Posłuchajcie, to już wybrzmiało w pierwszej, wcześniejszej mojej wypowiedzi, że ja badam. Ja jestem na razie badaczem. Oglądam, słucham, podążam za głosem i nauczycieli, i uczniów, i rodziców. Z ogromnym szacunkiem skłaniam się do wszystkich ich próśb. Chociażby do, tak jak już Wam wcześniej powiedziałam, do odczarowania tego święta patrona, i to nam, słuchajcie, bardzo dobrze wyszło, udało nam się to, ale cały czas jestem jeszcze takim kreatorem, tak? Dodatkowo podsuwam kadrze pedagogicznej, uczniom różne wydarzenia szkolne, nie wiem, chociażby Dzień Skarpetki. Tak? A może by jednak, słuchajcie, wrzucić na Facebooka szkolnego, może byśmy przyszli, może wtedy nie będziemy pytani. To bardzo, słuchajcie, scala całą naprawdę społeczność szkolną, łącznie z kadrą pedagogiczną, która również włącza się w akcję. Więc jako taki moderator, można powiedzieć, zapalnik, kreator tych wszystkich dużych, małych świąt szkolnych, mam teraz taką rolę. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Słucham bardzo uczniów, bardzo słucham też nauczycieli i staram się być otwarta na głos rodziców. I małymi krokami wprowadzamy coś innego. I posłuchajcie, ja jestem świeżym dyrektorem, świeżym liderem edukacyjnym, bo wolałabym, żeby to tak funkcja ta się nazywała. Po 4 miesiącach pracy widzę, jak uczniowie integrują się ze sobą, jak małe akcje, małe nasze, nie wiem, chociażby przerwy z muzyką potrafią dzieci zgrać, zintegrować. Jak świętowanie, powiedzmy, nie wiem, dnia chociażby tych Mikołajek potrafi scalić społeczność szkolną, zintegrować nauczycieli i iść w spójny system edukacyjny, bo jeśli na przykład świętujemy małe rzeczy, wówczas na przykład mamy dzień niepytania, dzień szczęśliwego numerka, więc spójrzcie, drodzy Państwo, jak takie małe święta szkolne, nie tylko klasowe, ale szkolne, też są zależne od dyrektora, który też troszkę modeluje tą pracę szkoły. Prawda? I jest takim zapalnikiem, który pozwala, daje przyzwolenie, daje też zaufanie i daje możliwość obchodzenia i mówię, odczarowania tych niektórych naszych apeli szkolnych. Także taka jest teraz moja rola. Ja jestem osobą bardzo spontaniczną, otwartą i dobrze się w tym czuję, słuchajcie, w tym podsuwaniu. Przepraszam. Można zacząć od dyrektora, z tego, co mówisz, i też sobie tak pomyślałam, że z tego, co się ma. Bo kiedy mówisz o tym, to słyszę, jak to wszystko wypływa z Twojej autentyczności, z Twojej osobowości, tak? I jest mi bliskie to, żeby zacząć właśnie z tym, co się ma, to świętowanie, bo nie wszyscy też muszą mieć takie zasoby, jakie Ty masz. Tomasz kiwa głową. Jak to u ciebie jest, bo ty troszeczkę patrzysz z punktu widzenia wicedyrektora, a troszeczkę nauczyciela, czy Agnieszka też, ale co byś powiedział, od czego można zacząć to odczarowywanie? Tak, tak. Ja mam też jeszcze sporo dydaktyki, bo jestem jednym biologiem i chemikiem w szkole. Także bardzo dużo przebywam z uczniami. W każdym razie, tak jak Agnieszka powiedziała, dyrektor to lider. Lider, który wyznacza pewien kierunek, pewną myśl, ale lider nigdy nie działa sam i nie jest dobrym liderem, jeżeli nie ma zgranego grona pedagogicznego. Dobrze funkcjonujący zespół nauczycieli, czy zespoły nauczycieli w placówce, nawet jeżeli ma ona 150 nauczycieli, bo i takie są, albo ma tych nauczycieli mniej, wiemy, co ostatnie deformy
czy reformy zdziałały ze szkołami ponadpodstawowymi i gimnazjalnymi. No ale to także teraz dotyczy szkół ponadpodstawowych, przecież ogromnie duży nabór poszedł w ostatnich latach do Was właśnie, do szkół ponadpodstawowych. To mnoży dużo problemów. Nauczyciele są przemęczeni, jeżeli słyszą o spotkaniach zespołów, no to już w ogóle im się tutaj lewa z prawą nie zgadza, no i chcą też odpocząć i mają do tego święte prawo. Jednak nie możemy zapominać, że przy skutecznym budowaniu przyjaznego wizerunku szkoły niezwykle ważnym aspektem jest zespół nauczycieli i dobrze działające zespoły nauczycieli, bo każdy z nas, nauczycieli, jest jednak indywidualistą. Tak pomyślmy sobie, kiedy ostatnio zrobiłem jakikolwiek projekt z kumplem czy koleżanką z pracy, czy może wiem, co ona tam na tym polskim robi, a czy może na tej biologii tam coś nowego wymyślili, prawda? Jak często my się wymieniamy między sobą pomysłami, ideami, jak pracujemy na udostępnionych dokumentach, czy mamy udostępnione dokumenty Google, czy jest dysk współdzielony, w którym inspirujemy siebie nawzajem? I tak bym postawił pytanie. W jaki sposób dyrektor zadba o tę wspólną przestrzeń spotkań dla nauczycieli po to, żeby oni mogli wyciągnąć coś wspólnego, żeby rozpocząć świętowanie? Niekoniecznie to od razu duże, takich apeli, spędów, które mają swoją wagę. Też nie odrzucajmy tego. To jest bardzo ważna tradycja każdej szkoły. Święte prawo. Ale z drugiej strony, no jeżeli chcemy zrobić święto dyni, teraz Halloween, pewnie znowu będzie można oficjalnie mówić, czy różne inne tego typu zdarzenia, jak ostatnio chociażby, no to jeżeli na lekcjach matematyki można wdrożyć origami, robienie origami nietoperków i wszystkich innych rzeczy i później to wykorzystać na zabawę Halloweenową czy święto dyni, dlaczego nie? No bo matematyk ma tę umiejętność, a być może anglista nie miał na to czasu czy pomysłu. Jeżeli będziemy wzajemnie delegować sobie pewne obowiązki, może to jest nawet złe słowo, rozmawiać o tym, czego potrzebujemy, to znajdziemy wsparcie. To tak jak w Hogwarcie, podobno każdy tam znajdzie wsparcie i coś dla siebie. Ale nie chcę tego też bagatelizować czy spłaszczać. Ale naprawdę, słuchajcie, widzimy, ile może zrobić zespół klasowy, to wyobraźmy sobie, taki zgrany, ile może zrobić zespół nauczycieli zgrany. W związku z tym mówmy o swoich słabościach, mówmy, czego potrzebujemy, wrzucajmy informacje, halo, robię to i to, być może ktoś mi pomoże w tym, bo mam taki problem. Nie znam tego narzędzia, potrzebuję tego, być może anglista mi to przetłumaczy, wesprze mnie. I tak staramy się w naszej szkole pracować, że jednak te treści przedmiotowe i te projekty i tym samym świętowanie dotyczy no, różnych przedmiotów szkolnych. To, że ten anglista ma zrobić święto dyni czy Halloween, a historyk 3 maja, to nie oznacza, że pan od biologii tego dobrze nie zrobi. Wręcz przeciwnie. Wesprze ich. W związku z... Potrzebuję, słuchajcie, zatrzymać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to jest piękne, o czym mówisz. Natomiast to było o małe kroki, bo kiedy zaczynasz mówić o tym, jak bardzo ważna jest współpraca nauczycieli, to myślę sobie, tak, jest, tak, tylko że tak naprawdę zbudowanie współpracującego grona jest już rzeczą bardzo trudną. Więc błagam, powiedz mi, co mogę zrobić takiego małego w temacie świętowania, żeby jednak uruchomić może tę współpracę? Myślę, że ważny jest początek roku, czy właściwie planowanie roku szkolnego, bo wiecie, jeżeli nauczyciele się zafiksują i każdy wpisze ten kalendarz roku szkolnego kilka swoich pomysłów, to oni później nie mają przestrzeni na to, żeby coś wspólnie zrobić. To tak samo jak dzieciaki. Jeżeli one zbyt często będą świętowały albo zbyt często będą miały projekty, to będą wykończone tym. No bo nie ukrywajmy, świętowanie może być męczące, realizacja projektów też. W związku z tym wróćmy do początku, czyli do planowania naszej pracy, umówienia się na wspólny dokument, Google na przykład, my pracujemy w tym środowisku, mamy słynne tabelki, w którą wpisujemy, co chcemy zrobić i w jaki sposób razem, kto co. Takie słowa klucze, hasła, to będzie ewaluowało, pracowało, ma wręcz pracować, bo jeżeli nie będzie pracowało, to znaczy, że coś tu jest podejrzane. W związku z tym to jest takie środowisko pracy, w której dyrektor właśnie ma bardzo ważną rolę. Zbudować, dać narzędzie i zachęcić nauczycieli do współpracy, a później podczas spotkań zespołów przedmiotowych czy wychowawczych,
używać, wykorzystywać te narzędzia, te przestrzenie stworzone przez właśnie lidera czy dyrektora, który chce, żeby nauczyciele współpracowali. To jest proces. Ja pamiętam, jak wprowadzaliśmy projekty e-twinning do szkoły, to rzeczywiście długo byłem takim pojedynczym żaglowcem, który płynął, dawał radę. Ale zawsze walczyłem o to i pokazywałem nauczycielom, jak jeszcze nie byłem też wicedyrektorem, że słuchajcie, my razem możemy dojść dalej. I małymi krokami, zachęcaniem do współpracy, podsuwaniem pomysłów, co możemy zrobić razem i co z tego będziemy mieli, bo nauczyciel też musi zobaczyć, aha, to ma takie przełożenie na mój przedmiot, albo wykorzystam to w awansie zawodowym. Wiecie, to wszystko ma przełożenie. Naprawdę każda działalność w naszej szkole ma przełożenie. Nawet jak nie masz tego awansu zawodowego, to być może dyrektor wystąpi o nagrodę kuratora albo innego ministra. I warto by było po prostu pomyśleć o tym w takiej perspektywie rozwoju. Bo ja nigdy nie... Znaczy szkoła polska przestanie być dla mnie szkołą wtedy, kiedy większość nauczycieli powie, że oni nie chcą się rozwijać. Znaczy nauczyciel z racji swojego zawodu, on całe życie, my całe życie powinniśmy się rozwijać, dokształcać. Tego gdzieś od nas się oczekuje podświadomie, ale słuchajcie, w pewnym momencie jesteśmy zmęczeni, bo ile można robić tych podyplomówek czy przynosić kwitów? A jakim wielkim rozwojem jest dla nas współpraca w gronie, nauczenie się, czy zrobienie nawet krótkich słówek do biologii w języku angielskim i poproszenie moich anglistów o to, czy to jest ok, czy im się przyda. Tak? Do jakiegoś święta. Wdrożenie podstawy programowej innych przedmiotów w mój przedmiot, zaproszenie tego nauczyciela do współpracy, zrobienie małego projektu w dwóch, trzech nauczycieli, to później jak taka pajęczyna pójdzie, tak? I to będzie oplatało coraz szerszą grupę. To jest proces. Trwa to kilka lat i jest to do zrobienia. Tylko potrzeba naprawdę troszeczkę upartości, wytrwałości i dobrego początku, takiej pozytywistycznej pracy. Dziękuję. Znowu przeszedłeś na to myślenie o procesie, no ale rozumiem, że to jest to, do czego dążymy. Ale też usłyszałam u ciebie, że no właśnie, możemy zrobić coś razem, niekoniecznie od razu całym gronem, ale właśnie, tak jak powiedziałeś, może z kumplem, może z koleżanką. I możemy świętować też razem. I możemy też się wymieniać tymi praktykami chociażby dotyczącymi świętowania. To mi się też pomyślało, kiedy cię słuchałam. I że nawet jeżeli jesteśmy na początku w tym sami, to być może jednak kogoś zarazimy. Macieju. Praktyki. Takie praktyki. Dobre praktyki. Tak, ja tutaj mimo, że troszeczkę wchodziłem w buty swoich uczniów i trochę tak pozwalałem sobie dzisiaj bardziej na hipotezy niż tezy, to jednak na samym końcu przedstawię Państwu te moje dobre praktyki, no bo jednak coś w tym zakresie mi wychodzi. Może to też kwestia ambicji wychowawczych, że chciałbym tego mieć jakby więcej i być troszeczkę lepszym ekspertem od tej czwartej kwarty. Ale to, co proszę Państwa, sprawdza się na etapie szkoły ponadpodstawowej, to na przykład świętowanie, znaczy często znamy taką metodę, żeby jak grupa, ja tego nie robię jakby co, że jak grupa jest niegrzeczna, to ma karną kartkówkę i wtedy jest wiedza jako kara, ale wiedza też może być nagrodą. Ja mam wychowawcę w klasie księgarskiej, więc takie fantazje wokół edukacji czytelniczej są bardzo mile widziane w mojej grupie. I teraz podczas Mikołajek zaproponowałem właśnie wyjście. Najpierw zaczęliśmy od Muzeum Narodowego, wystawa dotycząca Picassa i powiedziałem, że druga część należy do mojej grupy. Mogą zadecydować, co chcą. Ja to, że tak powiem, ubiorę jakoś na karcie wycieczki, żeby się wydarzyło. Natomiast grupa no, nie przyszła, mimo że miała taką przestrzeń, no tej przestrzeni nie wykorzystała, więc ja zaproponowałem spacer literacki. Dotyczący lalki Bolesława Prusa. O dziwo, proszę Państwa, grupie to się może podobać i w zasadzie no, poprosiłem o informację, no już moja grupa się raczej ze mną nie oszczędza mnie, więc ta informacja raczej czuję, że jest taką
prawdziwą, szczerą informacją zwrotną. Natomiast co zmodyfikowałem? Na pewno zmodyfikowałem czas, jeśli chodzi o spacer i samą wystawę. Po prostu skróciłem te aktywności. Dodałem w międzyczasie wyjście, jeszcze takie odwiedzenie kawiarni, w której można było się napić gorącej czekolady i wyszedł nam no, taki właśnie poprzez, jak można spędzać czas, przez modelowanie. Spacer krakowskim przedmieściem, napicie się gorącej kawy, a już w tej ostatniej części właśnie wystawa Picasso. Akurat mieliśmy też bardzo, bardzo takie duże szczęście do edukatorów, których spotkaliśmy. Oczywiście zaczynałem od takiej informacji, że dzień dobry, jest pan albo pani naszym prezentem mikołajkowym. Spotkanie z panią jest dla nas prezentem, żeby też zamodelować to spotkanie. To było bardzo, bardzo takie też odżywcze, jeśli chodzi o te osoby, które spotkaliśmy. Jeśli chodzi o inne metody, to takie, gdzie pracuję z klasą tylko dydaktycznie, to takie lekcje podsumowujące, kiedy jest tylko refleksja, kiedy jest właśnie tylko świętowanie w takiej postaci, że nie wiem, jak u Państwa to wygląda, ale u mnie takie zabezpieczenie uczniów, czyli wyprzedzenie, na przykład powiedzenie im, słuchajcie, zostało 2 tygodnie do końca semestru, ja na przykład już nie będę w ogóle stawiał stopni. To jest czas, kiedy będziemy tylko utrwalać materiał i będziemy powtarzać, a w niektórych klasach, jeśli naprawdę nie ma takiej potrzeby, to słuchajcie, częściowo tylko będę wam zajmował te lekcje, a częściowo będziecie mieli czas, przestrzeń, zobaczymy, co się wydarzy. I takie zabezpieczanie, mówienie w przód też, albo nazywanie tego, to my znamy z oceniania kształtującego, kryteria sukcesu, to jest taka naprawdę też element świętowania, żeby powiedzieć, słuchajcie, będzie przez tydzień spokój. Paradoks jest, słuchajcie, jeśli chodzi o frekwencję, bo ona wzrasta, jeżeli wiedzą, że po prostu nic się nie wydarzy takiego, co nie ma pola minowego, rozminowane pole, o, tak bym to nazwał. Zachęcam też, jeśli chodzi o świętowanie, moja grupa mnie tego nauczyła, do eksperymentowania, ponieważ nie mam często jasnej, konkretnej informacji od grupy, jak to robić, więc na przykład część uczniów ma jakieś pomysły, ja nie jestem do tego przekonany, ale idę za tym. I na przykład w ostatnim czasie wydarzyły się 2 gry interaktywne, które poprowadziły po prostu uczennice i one służyły w ostatniej części do rozwiązywania konfliktów między grupą, bo po prostu wydarzyła się sytuacja, kiedy uczniowie coś zobaczyli i byli ze sobą, nagle tak jakby poluźniły się trochę więzy, sami byli uczniowie zaskoczeni. Rekomenduję wyjścia pół na pół, to znaczy to, co Państwu opowiedziałem, ja nie będę rezygnował z tego. Dalej będę robił tak, że część ja proponuję i czekam na propozycje grupy. Samo to, że się to nie wydarza, nie oznacza, że nie ma tego mocy właśnie świętowania, że ktoś mnie pyta, ktoś mnie uwzględnia, ktoś mnie słyszy. Dla kogoś ważne jest też moje zdanie. I ostatnią taką historią, to ja dosyć jestem wymagający, jeśli chodzi o kwestie maturzystów. No tutaj nie ukrywam, że czasem jest tak, że no po prostu no jest jak jest, chcę przygotować uczniów bardzo dobrze do tego egzaminu i, no, i ten grudzień zawsze się staram zrobić tak, żeby wypadły mi krótkie fragmenty i wtedy ja, ta moja miękka część opiekuńcza, wtedy przeprasza swoich uczniów trochę i mówi im, słuchajcie, to jest taki czas świętowania, grudzień, gdzie, no, tak jak mówię, w ocenach jest porządek, przepowiadam spokój, zapraszam was na zajęcia, będziemy omawiać krótkie fragmenty i będę wam je czytał. I teraz mówię, słuchajcie, teraz pan będzie dzieciom czytał. No i oni bardzo często dają mi taką informację, Jezu, to nie mógł pan od początku tak czytać tych wszystkich opowiadań, to jest super i tak dalej. No żeby wrócić też do takiej atmosfery opiekuńczości, tego, że no, dawaliście 3 miesiące naprawdę, no mam świadomość, gdzie była poprzeczka, teraz pan wam odda, tak w ramach świętowania i dziękczynienia wam za wykonaną pracę. No to tak chciałbym takimi praktykami się podzielić. Dzięki. Ja się, wiesz, zatrzymałam przy czymś, czego byś pewnie zupełnie się nie spodziewał, a mianowicie przy kryteriach sukcesu. Nagle sobie uświadomiłam, że no dobra, w momencie, kiedy odhaczamy te kryteria sukcesu, to jest przecież coś wspaniałego. To osiągnęliśmy, to umiemy, to przećwiczyliśmy.
I znowu wracam do tego świętowania sukcesów edukacyjnych. Nie tylko takich sukcesów, że właśnie wyrażonych stopniami, ale wyrażonych wiedzą. To, co powiedziałeś, że ta wiedza może być nagrodą. Jakie to jest fantastyczne, że udało nam się pewnych rzeczy nauczyć. Jakie to jest fantastyczne, że udało nam się poświętować. Nie proponuję świętowania samego świętowania, może to już jest zbyt abstrakcyjne. Ale tak ze swojej strony też z chęcią bym Państwa zaprosiła do na przykład wykorzystania kalendarza do świętowania. To jest akurat kalendarz z pakietu narzędzi Szkoła Pełna Emocji. Akurat ta grafika i ta kolorystyka nawiązuje do filmów animowanych dotyczących emocji, które powstały również w ramach tego pakietu na świętowanie. Jest tutaj taki to jest o tym, od czego zaczęła Agnieszka, żeby co miesiąc usiąść i po pierwsze zaznaczyć, gdzie są czyje urodziny. Jak widać, to jest kalendarz otwarty, może być na wrzesień, może być na październik. Warto oczywiście zwrócić także uwagę na miesiące wakacyjne, porozmawiać na ten temat, kiedy chcielibyśmy świętować urodziny tych dzieci, które obchodzą normalnie urodziny w wakacje albo w sobotę i w niedzielę. Właśnie po to, o czym mówiła Agnieszka, żeby każdy był dostrzeżony, żeby każdy mógł powiedzieć, jak chce ten dzień świętować, żeby to on był tym królem tego dnia, czy tą królewną, nawet jeżeli czasami są takie dwie królewne, czy trzy królewne, bo się urodziły tego samego dnia, ale żeby miał też swoje miejsce. Do tego można wykorzystać oczywiście każdy kalendarz. W tym kalendarzu, w tym narzędziu wymyśliliśmy sobie, żeby właśnie razem z uczniami, i to jest o tej partycypacji, o której żeście mówili, żeby powklejać karty, które są także w zestawie narzędzi. Po pierwsze, ze świętami, które w naturalny sposób obchodzimy zwykle w szkole. Tutaj cały katalog takich świąt chociażby pojawił się w pewnym momencie na czacie. Ale na przykład, kiedy będziemy zaznaczali, że być może tego dnia będziemy świętowali Wigilię Klasową, to może być szczególnie newralgiczne przy świętach o takim umocowaniu religijnym, żeby porozmawiać właśnie o sensie, o tym, co za tym stoi, a także o tym, czy nie mamy w klasie uczniów, w których tradycji w ogóle to święto się nie pojawia, i żeby z nimi porozmawiać o tym, jakie oni święta obchodzą, a być może o tym, w jaki sposób moglibyśmy obejść, właśnie, może nie obejść, celebrować ten dzień w taki sposób, żeby nie był dla nikogo wykluczający czy przykry. Oczywiście Maciek tutaj mówił, że potrzeby nauczyciela, tak, także muszą być zaspokojone. My jesteśmy tutaj także strażnikami tych wartości, na których opiera się szkoła. A skoro już o wartościach mowa, można w taki kalendarz chociażby wpisać wartości, które być może są wpisane gdzieś w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Być może możemy obchodzić klasowo albo szkolnie dzień wdzięczności, a może dzień zaangażowania, a może dzień empatii, a może jeszcze jakiś inny, ale to jest tylko narzędzie, które służy temu, nie żeby przyklejać karteczki, ale żeby porozmawiać z uczniami, co stoi za tymi pojęciami, za tymi wartościami i jak chcieliby je świętować właśnie konkretnie oni. Jak jeszcze można w sposób naprawdę twórczy i elastyczny tego typu kalendarz wykorzystywać? Mogą się Państwo dowiedzieć. Już w styczniu będziemy mieli otwarte warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli o tym, jak pracować właśnie z tym kalendarzem i z całym zestawem tych narzędzi. Katarzyna Pianowska, nasza królowa czy królewna, nie wiem, Kasiu, jak woli, żeby cię określać, odpornej szkoły, będzie do Państwa wysyłała mailing po tym webinarium.
I tam także będzie informacja na temat tych warsztatów. My natomiast powinniśmy teraz świętować to, że powoli się zbliżamy do końca. I przesunęłam już na ostatni slajd i pomyślałam sobie, no tak, świętujemy zakończenie tego webinarium i jest to zarazem otwarcie nowego. Odporna Szkoła dla Nauczyciela wraca 16 stycznia. Znowu spotkamy się z Państwem w ramach tego cyklu, już w nowym roku, ale cały czas w tym samym roku szkolnym. Ja bardzo serdecznie dziękuję i też zachęcam moich prelegentów do tego, żeby dosłownie jednym słowem pożegnali się i podsumowali to webinar. Agnieszko. Kochani, bardzo, bardzo dobrze mi się tutaj z Wami było. Bardzo dużo czerpam też od Tomka, od Maćka. Dużo też pomysłów gdzieś mi się zrodziło i zachęcam wszystkich, żebyście nie bali się wprowadzać świętowania takiego typowego, takiego zwyczajnego do szkół, do klas, abyście starali się od tych najmniejszych świąt, urodzin, dnia pizzy, rozpoczynać takie akcje szkolne, świętować, bo jesteśmy w okresie przedświątecznym jak najbardziej, tym mandarynkowym i chciałabym, żebyście to zapamiętali, że świętowanie to właśnie daje radość, scala, integruje, ma ogromne wartości, walory, nie bójcie się, nawet świętujmy Dzień Niepowodzeń Szkolnych. Prawda? Bo będziemy z niego wyciągać różne refleksje. Także bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo miło być tutaj z Wami. Cieszę się naprawdę i dużo wyczerpałam dla siebie też. Dzięki wszystkim. Nie robimy rozbudowanej ewaluacji. Niestety, Tomaszu, słowo na wyjście niejako, wyjściówka. Dobrego świętowania w szkole i nie tylko. Dziękuję Ci serdecznie. Macieju. Ja takie hasło sobie uplułem i ukułem. Nie obchodźmy świąt bokiem, tylko je obchodźmy wspólnie. Tak, nie uciekajmy od tego. Dziękuję Państwu, dziękuję współprelegentom i Emilio Tobie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie wszystkim tutaj prelegentom i Państwu, którzy byli z nami. I dokładnie życzę Wam świętowania zgodnego z Waszymi potrzebami i z Waszymi wartościami i bycia razem i bycia z sensem w tym świętowaniu i bycia blisko, bo jak wszyscy tutaj mówiliśmy, to potrafi naprawdę scalać. Do zobaczenia.